Głośną i barwną paradą motocykli w sobotę 18 sierpnia rozpoczął się drugi dzień pikniku historycznego w Głowaczowie z okazji stulecia niepodległości. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Zapilcze i Klub Miłośników Dawnej Motoryzacji Kardan. Mamy piękną rocznicę, stulecie odzyskania niepodległości. Udało nam się pozyskać pieniądze z funduszów unijnych. Więc no, grzechem by było tych środków nie wykorzystać i takiej imprezy nie zrobić. Parada ruszyła ze stadionu sportowego w kierunku kościoła. Tam z uczestnikami spotkał się proboszcz parafii świętego Wawrzyńca, ksiądz dr Zdzisław Kałuziński. Była to okazja do poświęcenia motocykli. Później motocykliści przejechali ponownie ulicami Głowaczowa i wrócili na stadion, gdzie po krótkiej przerwie wystartował rajd. Trasa dzisiejszego rajdu będzie mierzyła 80 km. W czasie rajdu będą 4 punkty kontrolne. 2 punkty kontrolne będą polegały na tym, żeby odczytać jakieś dane z pomnika, z mogiły. Jedna konkurencja sprawnościowa będzie przewidziana i będzie strzelnica, na której wszyscy uczestnicy będą strzelali z karabinów Mosin. Strzelnica, która znalazła się na trasie rajdu, jest obiektem stowarzyszenia i można tu poćwiczyć. Wystarczy wcześniej skontaktować się z Zapilczem przez ich stronę internetową. W naszym stowarzyszeniu jest dużo instruktorów strzelectwa, osób, które mają kursy sędziego Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Po prostu działamy w tej dziedzinie, to jest nasze hobby. Jak powiedział nam prezes stowarzyszenia, rajd cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku zgłosiło się ponad 100 uczestników. Wśród nich znalazły się też kobiety i dzieci. Motocyklistów przybywano, porównując z zeszłym rokiem, widać frekwencja zwyżkowa. No, ludzie się zjeżdżają, wcześniej z powiatu, teraz oprócz powiatu województwo widać nasze dopisuje. Aczkolwiek po rejestracjach możemy zobaczyć, że są też tablice spoza województwa, czyli no, z Polski ogólnie. Kiedy Oldsmobile przemierzali trasę i sprawdzali swoje siły w punktach kontrolnych, na stadionie trwał piknik. W mobilnym punkcie poboru można było oddać krew. Chętnych nie brakowało. Na brak zainteresowania nie mogli narzekać też kolekcjonerzy należący do Stowarzyszenia Zapilcze, którzy z okazji pikniku przygotowali wystawę broni palnej i militariów. Tutaj mamy kolekcję militariów z II wojny światowej. Bardzo duża część to są pamiątki po Polakach, po Armii Wrześniowej, ale tak samo jest dużo pamiątek po Armii Niemieckiej. Tutaj w gablotach mamy pamiątki wrześniowe, jest tu biała broń, tak samo są różne nieśmiertelniki, lornetki, gąsienice od polskich pojazdów. Na wystawie można było zobaczyć też różnego rodzaju i kalibru łuski, które kolekcjonuje Szymon Wawer. To jest tak naprawdę mój prywatny i najciekawszy zbiór, jeżeli chodzi o łuski, bo to jest łuska od działa okrętowego, 28 cm i taka była na Szlezwiku artyleria i to było używane, a więc to jest taka jak dla mnie królowa wszystkich łusek. W jednej z gablot wystawiona została biała broń. Wśród eksponatów znalazła się m.in. polska szabla, o której opowiedział nam więcej właściciel kolekcji. Jest to ostatnia polska szabla używana bojowo, szabla Ludwikówka tak zwana, wzór 34, używana przez kawalerię. Musiała przejść wyjątkowe testy, żeby przejść odbiór techniczny. Używano ją w kampanii wrześniowej, wyprodukowano 40 tysięcy sztuk. No jest to w sumie, można powiedzieć, unikat, taki oręż kawaleryjski. Obok wystawy znalazło się stanowisko kowala, który przyjechał na piknik pokazać, jak wygląda jego praca. Kowal to już w tej chwili jest zanikający zawód. Praktycznie, no ale jeszcze jest atrakcyjny dla turystów, dla ludzi, którzy nie mieli z tym styczności. No nie jest to lekka praca, ale jak dla mnie to bardzo wdzięczna i przyjemna. Na terenie pikniku zorganizowana została także strzelnica Radomskiej Grupy Bojowej Partyzanci, na której swoich sił mógł spróbować każdy. Strzelamy tutaj z replik broni palnej. Są to repliki działające na zasadzie jak wiatrówka. To się nazywa profesjonalnie Iris Soft Gun. Mamy tutaj szeroką gamę replik od systemu AK, repliki od systemu AR. Mamy także replikę karabinu maszynowego. Wystawiliśmy 2 stoiska, na których każda osoba może spróbować swoich sił w strzelaniu do tarczy. Starsi mogą powspominać czasy strzelnicy z wojska,
młodsi mogą zarazić się dopiero strzelectwem. Na strzelnicy spotkaliśmy m.in. Maksymiliana. Zapytaliśmy go, dlaczego zdecydował się tu przyjść. Chciałem jakby spróbować czuć, jakbym był w tamtych czasach, w tej II wojnie światowej. Udało ci się? Tak. Na stadionie można było zobaczyć z bliska także armatę przeciwpancerną Bofors, samochód pancerny wzór 34 i niemiecki czołg lekki Panzerkampfwagen 2. Nie zabrakło też tradycyjnych atrakcji dla dzieci, czyli dmuchańców.